Miziołek to ja. To idiotyczne przezwisko przylgnęło do mnie we wczesnym dzieciństwie. Nie miałem jeszcze 2 lat, kiedy wyklepałem przed zdumioną rodzinką pierwszą rymowaną wyliczankę. A miołek miziołek, duża balia, wściekły pies. Miołek miziołek, wtedy wydawało mi się, że to żadna różnica. Nikt mnie w domu nie nazywa inaczej. Mamiszon, są takie dni, kiedy wydaje mi się, że to mama ma 12 lat, a ja 30 z hakiem. Jak gra z nami w czarnego Piotrusia, co zagląda w karty i kantuje. Gotuje jak nieudolny 12-latek, to pewne. Płacze w kinie, gubi rękawiczki, poza tym ciągle od nowa czyta chatkę puchatka. Papiszon, ukochany zięć mojej babci, maniak techniki komputerowej, łakomczuch. Kaszydło, homo nie bardzo sapiens, lat 5 i trochę. Kłamczucha i skarży pyta. Kiedy nie śpi, przebiera się za królewnę albo grzebie w moich szufladach. I wstyd powiedzieć, wierzy w świętego Mikołaja. Mały potwór, samiczka trójka imion, Anna Klementyna Natalia. Jesienią skończyła 2 lata, pierwszą świeczkę na urodzinowym torcie najpierw zmuchnęła, a potem zjadła. Jak było na wycieczce? Fajnie! Amek, jak się udał? Okej! A jaka była pogoda? No fajna! Jakie wy macie słownictwo? Jak jaskiniowcy, same chrząknięcie i pomruki. Wszystko jest fajnie albo okej. Będziecie się uczyć wyrazów obcych. Za każdy nowy, trudny wyraz rzucę wam pieniążek do świnki. Na nowy trudny wyraz. Jaki? Inkasować.